Heyos. Sprzedajemy, to znaczy sprzedajemy. Tomek sprzedaje, składa. Jadę właśnie go odpalić. Zmierzyć szerokość, bo kupujący chce znać szerokość, czy wejdzie mu na przyczepkę. Tomek nie chciał jechać, bo strasznie przeżywa, że nie może mieć tego raptora, że się Klaudia nie zgodziła. Zresztą Klaudię tam widziałem, podjadę jeszcze do niej. Zapytam ostatni raz, bo to jutro już będzie po zawodach. Może zdążę. Czyli ostatnia szansa, Tomek. Może za moim stawieniem coś się zmieni. Koło Klaudii i Kuby przyjechałem na kole. Ciekawe, co powiedzą. A nawet mi ładnie poszło. Przyjechali już. To są szybkie majstry. Dobra, Tomek, ostatnia szansa, ja się za tobą wstawię. Wiecie, że tu sowa jest? I słychać ją? Dwie sowy tu są. Jest Klaudia? Nie. Nie przyjechali jeszcze? Klaudia jest u was, no. A to nie jest rower Klaudii? Nie. Nie. A ja ty... Jadę go odpalić. Użytkownik, no. Do którego dzwoni. Ale mówię, kurde, Klaudia tu jechała właśnie, bo ja widziałem ich, no. Nie? I mówię, wstawię się u Klaudii, może się zgodzi na tego kłada dla ciebie. Bieniak już jest? A nie wiem. No bo Bieniak przyjechał. Aha. Bo to może zerknie od razu na koło. O. O, bo ma tego stylika w końcu złożyć, nie? A jest Bieniak? No, no chyba jest, bo tam stoi przy garażu. No dobra. Tak? No bo mi się pytał, bo ja tam mówi, tam cena jest do negocjacji. Mówię, no ja jest delikatna, mówię, ale wie pan, bo wydzwaniają ludzie 35 płacą, mówię, ja za 35 go nie oddam, tam możemy porozmawiać, nie? Ale mówię, 35 to jak pan przyjedzie i mi powie 35, to może pan jechać z powrotem do domu, nie? Bo za tyle go na pewno nie oddam, nie? Aha. Za 4 pójdzie. Za 4. Mówię, niżej, ja jak będę z nim gadał, mówię, no 40 jest wystawiony, 42 jest wystawiony, 40, mówię, może pan go zabierać. A ile on miał, jaki ten miał szerokość? Halo? Jadę zmierzyć. Aha. Siema, no, jak moja guma? No ładnie, ładnie. Nie wystraszyłaś się? Nie. Nie, Kuba też nie? Nie. Słuchaj, Klaudia, tutaj ostatni ten, zapytanie do ciebie. No bo jutro klient przyjeżdża po tego raptora, ja jadę go mierzyć i ten, to ostatnia szansa dla Tomka. Nie pozwolisz mu kupić, czy pozwolisz? Nie. 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 Czyli nawet jak ja się wstawię, to nie. 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 I sprzedajemy. Czyli Klaudia się nie zgadza. Ja myślałem, że chociaż
bym z nim pogadał, no ale, no ale tak przez telefon to też, dobra. Nie, to nie. Powiem wam, że ten Raptor Tomka, no, doinwestowany jest na bogato. Tam wszystko jest nowe. Ośka tylna, dominator, przód poszerzany. Na, w ogóle no, podwójnie jest poszerzany. On jest bardzo szeroki. Dlatego ma dystansę jeszcze. Nowe felgi, nowe opony, nowe wydechy. Podwójny wydech. Nowy, podwójny. Jest. Pierw to go zmierzę, tylko teraz by trzeba było zmierzyć tył, bo tył jest szerszy. Wziąłem ze sobą miarę, ale... No 140 tyłu. Słuchajcie, 140 tyłu. Jeszcze hamulce w stalowym oplocie, wszystkie łożyska powymieniane. Wlew paliwa na bogato, aluminiowy. Nowe klamki. Dają. Ja pamiętam, jak zjechałem za Tomkiem, to tak papę drzeże, szok, nie? O, tu dodatkowe kierunkowskazy założone. Nowa kierownica, o, zapomniałem o tym powiedzieć. Wszystko nówką pachnie. Osłony właśnie aluminiowe pod wahacze. Osłona pod zębatkę i tarczę tylną. No i jest tego. Ta osłona tutaj widzę karbonowa. Nowe sety. No Tomek, to do jutra. Kurde, ale przypasowałbym na tym. No trudno, nie można mieć wszystkiego. Ja bym na miejscu Tomka nie dał za wygraną. Ja bym wszystko szybko sprzedał i do tego brał. A tak poza tym, to dzień bez moto i dzień bez gumowania to dzień stracony, tak bym powiedział.
jadę, bo tu jest mechanik. Zapytam. Zmieniam, Piotr. Czy i kiedy mi wymieni łożyska z przodu? Chociaż powinienem sam to zrobić. Ale mi się nie chce. Siema. A gdzie jest tata? Tam, tam po drugiej stronie. A, to idę do niego. No. Bienias jest? No. Jutro sprzedajemy raptora, Kuba. O. Tego białego. Tomek nie będzie miał. Aha. No. Liczyłeś na to, że będzie miał? No. Co popsuliście? Ty puste nika żeś wywalił. Tomek, ładnie, pięknie odpalił, wiesz? Tylko elegancko. No. Mówię, jutro jak przyjedzie, to 4 dychy i nie zabiorę. Tomek wnerwiony. Ja się boję, że jutro tego nie złożę. Ja tak się zastanawiam, co zrobić z kasą, ty. A koks. Na koks? Na zimę? Piotr, wymienisz mi łożyska z przodu? Mówi, że tylko dokręci. Ja się nie znam. Co mam dokręcić? No strzyżkowy są czy nie? Co? Są strzyżkowy łożyska czy nie? No, no zobacz. Wiedziałem. Dobra, jutro. Spróbuję dokręcić ten. Ten, tą nakrętkę, którąś z nich. Spróbuję dokręcić. Próbuję się dokręcić. Dobra. Ty, a wy go złomujecie, bo tak... Jutro na wraka idzie. A takie przygotowania. Dlatego trzeba go ten, trochę odchudzić. Gaz wywal, no, zacznij od tego. To lecę, chłopaki, to się bawcie dobrze, nie? Ale co tam dokręcić, mówisz, panie Piotrze? Panie Piotrze, co, tu, co ja mam tu dokręcić? No to dobrze, że mówisz. No dobra. Nara. Nie, ten trąbi tylko, to już słyszałem przez telefon.